Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Dziesięć tysięcy uczniów rozpoczęło dziś w Lubinie kolejny rok szkolny i pożegnało wakacje z większą lub mniejszą nostalgią. Z roku na rok szkoły poszerzają swoją ofertę edukacyjną. Tak jest w Lubińskim Zespole Szkół Sportowych, który od tego roku kształcić będzie sportowców nie tylko na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, ale także licealnym. Powakacyjne nastroje i uczniów, i nauczycieli sprawdzała Edyta Drzymała. Szkolne sztandary poszły w ruch. W każdej placówce oświatowej uczniów witał Mazurek Dąbrowskiego i uśmiechnięta kadra pedagogiczna. Uczniowie, mimo że z nieskrywanym smutkiem żegnali wakacje, to jednak z chęcią, jak twierdzili, wrócili do szkoły. W sumie te wakacje dość szybko minęły, ale myślę, że ile można odpoczywać, że w końcu trzeba się wziąć z nauki, bo to jednak ostatnia klasa gimnazjum, no i testy. Fajnie, tęskniłam za panią i za nauką. Mimo wszystko wspomnienia z wakacji są jeszcze bardzo świeże. Ja byłam nad morzem w Wisełce. Biegałam sobie po plaży, bawiłam się, budowałam różne domki z piasku. Byłam na placu z koleżankami. Różne zabawkami, bawiłyśmy się w betka chowanego, na hulajnogi, takie ćwiczenia. Ja byłam w Chorwacji. No, było fajnie. Kąpałem się w morzu. Jeździłem po górach. Byłem na obozie i byłem też z mamą na wakacjach nad morzem na 2 tygodnie w Świnoujściu. W sierpniu zaczynałyśmy okres przygotowawczy właśnie treningami i obozem sportowym w Gdyni, więc w sumie sierpień był bardziej pracowitym miesiącem. Nowy rok szkolny oznacza dla Lubińskiego Zespołu Szkół Sportowych duże zmiany. Do dotychczas działających tu placówek dołączy liceum ogólnokształcące utworzone z 5 ogólniaka. Będą to dwie klasy pierwsze, jedna o profilu piłka ręczna, druga piłka nożna. Funkcjonować będzie też jedna klasa druga i jedna trzecia, obydwie o profilu piłki ręcznej. Zespół Szkół Sportowych w tej chwili zapewnia kontynuację kształcenia sportowego od klasy czwartej, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, aż do liceum. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to jest to taki eksperyment, jeżeli chodzi o piłkę nożną i mam nadzieję, że to będzie bardzo udany eksperyment i przerodzi się już w kontynuację na dalsze lata. Szkoła sportowa potrafi łączyć naukę ze sportem i dlatego cieszę się z tego rozwiązania organizacyjnego, bo to umożliwia tej grupie uczniów z terenu miasta i okolicy, dla których sport jest istotny, dla których sport jest pasją i właśnie tutaj te pasje swoje mogą realizować, nie tracąc przy tym odpowiedniego poziomu nauki. W całym Lubinie przygodę ze szkołą rozpoczęło 50, 4, 6-latków. Kilkoro znalazło się także w podstawówce należącej do Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie. Utworzyliśmy dwie klasy pierwsze, bardzo liczne klasy pierwsze. Wśród uczniów klas pierwszych jest niewielka grupa 6-latków. Rodzice jeszcze z pewnymi oporami zapisują dzieci 6-letnie do klasy pierwszej, ale myślę, że poradzą sobie z nowymi wyzwaniami. Program jest przygotowany, tak naprawdę podstawa programowa dla dzieci 6-letnich i nie będą miały problemu, żeby pokonać trudności z nauką. Początek kolejnego roku szkolnego to dla Lubińskiego Gimnazjum nr 4 uroczyste zakończenie jubileuszowych obchodów 20-lecia placówki. Oprócz tradycyjnego apelu i powitania uczniów pierwszego dnia szkoły, dyrektor Anna Słowikowska wspominała ostatnie 20 lat, które minęły jak jeden dzień. Pamiętam 1 września 1993. Pamiętam swoje w ogóle wejście 3 marca jeszcze na budowę, bo już wtedy byłam po konkursie i powierzono mi zamiast planów dydaktycznych plany projektowe budowy i wyposażenia szkoły. Pierwsza rada pedagogiczna jeszcze nie mogła być w szkole, bo się wiązał plastidur, ta podłoga, podłoże. 20 lat bardzo szybko, zmieniła się bardzo szkoła, zmienili się uczniowie, tak jak my się wszyscy zmieniamy.
ale szkoła jest, zaznaczyła się na mapie województwa dolnośląskiego i na pewno jest to jedna z najlepszych szkół, a jest to wynik pracy wszystkich. W 1993 roku była to pierwsza szkoła, tak zwana samorządowa w Lubinie, a więc wybudowana z pieniędzy z budżetu miasta. Pomysłodawcą wybudowania czwórki był ówczesny i obecny prezydent Lubina Robert Raczyński. Stoi budynek i jest szkoła, którą zresztą wymyślił, wybudował, postawił, otworzył pan prezydent Raczyński 20 lat temu, mając też przeciwko radę. Ale jak sobie umyślił, tak zrobił i szkoła istnieje, ma dużo osiągnięcia i z tego się należy cieszyć. Od 1999 roku, a więc od wejścia w życie reformy oświatowej, w budynku przy ulicy Konopnickiej 5 w Lubinie mieści się gimnazjum. Wcześniej była szkoła podstawowa, potem był zespół szkół, gdzie jeszcze funkcjonowało gimnazjum ze szkołą podstawową, no a potem już samodzielnie gimnazjum. Lubińska czwórka ma się czym pochwalić. Szkoła pracuje nad rozwojem młodzieży we wszystkich dziedzinach. Zdobywa laury na olimpiadach przedmiotowych i sportowych. Od 14 lat w placówce działa wolontariat. Zasługi czwórki można wymieniać bez końca. Ta szkoła może się poszczycić tym, że wielu absolwentów, które opuszcza te mury, naprawdę uzyskuje bardzo dobre stopnie naukowe, nawet w późniejszej karierze. Ta szkoła również może się poszczycić takim czymś jak zespół w Warkowie, którzy się stąd wywodzą, którzy tutaj ćwiczą, którzy tutaj dają swoje koncerty. Jubileusz 20-lecia placówki skłania do wspomnień i podsumowania dotychczasowej działalności, ale też do wyznaczenia sobie celów i wyzwań na kolejne dekady. Szkoła się zmienia, cyfryzacja, technologia informacyjna, zmieniają się metody nauczania, podejście, już pracujemy na platformie. Wszystko to przed nami, to musimy na bieżąco być i wyszkoleni, i mieć sprzęt, i dostosować się do tych wszystkich wymogów dzisiejszego świata. W sumie w Lubinie rozpoczęło dziś rok szkolny około 10 tysięcy uczniów i 2 tysiące przedszkolaków. Po oficjalnych apelach czas schować galowe stroje do szafy. Od jutra normalny dzień szkoły, oby jeszcze bez zadań domowych i odpytywania.